Jeszcze jedna wypowiedź. Fizyka o sztuce. No ale takie czasy nastały, że sami twórcy sztuki nie mogą się dopchać nawet do kamery, żeby to, co mają do powiedzenia, opowiedzieć. Tytuł jest, że tak powiem, prześmiewczy. Mianowicie brzmi on: czy pederasta decyduje o polskiej kulturze? I tu z małych na końcu jest ten właśnie dodany znak zapytania. Jest to tekst pana Artura Łobody z Krakowa, który jest plastikiem i wystosowywał do Zdrojewskiego wielokrotnie. Zdrojewski, to przypominam państwu, jest to minister od chałtury i sztuki, czyli według nich od kultury. Otóż ten Zdrojewski, z tego co słyszeliśmy, wiemy, jest z zawodu chyba technikiem od kolejnictwa, czy też maszynistą, a dopiero zaocznie zrobił dyplom z historii. Znamy tych ludzi, którzy, wszyscy państwo, którzy wykładają gdzieś na jakiejś uczelni, wiedzą, co to jest zrobić zaocznie dyplom z historii. Więc już nie będę o tym mówił. Ale ten człowiek decyduje w ten sposób, że od kilkunastu, od czasu jak on rządzi, to nie jest kilkanaście, kilka lat, na prawdziwą kulturę w Polsce specjaliści, rzeźbiarze, malarze, inni plastycy nie mogą się doprosić pieniędzy czy pomocy. A te wszystkie nieudaczniki, byle byli pederastami czy jakimiś tam pedofilami, to owszem, ci dostają. Więc pan Artur Łoboda założył Fundację Promocji Kultury i w kilkunastu czy kilkudziesięciu pismach, które wysyłał do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, właśnie wspomnianego przez chwilę Zdrojewskiego, nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Mówi, że ponad 50 wniosków składanych do wskazanych instytucji, to są programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostało odrzucone przez tajnych ekspertów ministra, a ocen nigdy on czy inni twórcy prawdziwej kultury się nie dowiedzieli, nie doznali. Więc tutaj cytuję: struktura stworzona przez Bogdana Zdrojewskiego przypomina gang bandziorów. Odrzuciła takie wnioski jak: poemat o Polsce, która na zawsze odeszła, projekt dokumentacji archiwalnej kultury II RP i źródeł patriotyzmu Polaków, którzy walczyli później z okupantami. Inny projekt to był historia antypolonizmu, projekt dokumentujący antypolskie wystąpienia w całej historii, przedstawiający polityczne, ekonomiczne przyczyny takich działań. Inną rzeczą, którą ci tajni doradcy Zdrojewskiego odrzucili, było międzynarodowa współpraca z artystami całego świata. Ale projekty zostały odrzucone, bo współpracujemy z artystami, a nie z psychopatami, tak pożądanymi przez Zdrojewskiego. Została odrzucona prezentacja historii polskiej sztuki. A po co Polakom historia własnej kultury? Prezentacja współczesnych artystów polskich. Projekt odrzucony, bo promowani przez nas artyści potrafią malować i rzeźbić i reprezentują doskonały warsztat. A takie zachowania są niewskazane pod rządami Platformy. W żadnym naszym działaniu nie było cienia patologii, choć jako artyści nieraz podejmujemy temat piękna kobiecego ciała. Powtarzam, że cytuję artykuł, który jest na mojej stronie również, Artura Łobody z Krakowa. Co w takim razie zostało sfinansowane przez tego człowieka, czyli tego od kolejnictwa, czy maszynisty kolejowego Zdrojewskiego? Ogrom antypolskich patologii służących poniżaniu narodu polskiego. Publikacja kłamstw na temat rzekomego polskiego antysemityzmu i rzekomej współpracy z Hitlerem. Tu się miał mu
dołożyć ten cały klata z Narodowego, za przeproszeniem, Teatru Starego, który właśnie chciał zgwałcić Nieboską Komedię, chyba na pewno, Kleśnickiego. Otóż, niezależnie od wrodzonego antypolonizmu u Zdrojewskiego, cały szereg nominacji w instytucjach kultury doprowadził mnie do wniosku, że prawdopodobnie jest to zapłata za usługi seksualne wobec ministra, dodaję ja, ministra Zdrojewskiego. Jest to o tyle istotne, tutaj są dalej argumenty na ten temat przedstawione, że pan Łoboda bardzo słusznie uważa, że jeśli on by, a ma dowody, podał do sądu Zdrojewskiego o te najróżniejsze przestępstwa, to musiałby, zgodnie z procedurą, jeździć na rozprawy do Warszawy. Natomiast jeśli oskarżony o zapłatę za usługi seksualne, w sensie pederastyczne, Zdrojewski, jego poda do sądu, a wtedy to będzie w sądzie w Krakowie, gdzie pan Artur Łoboda będzie miał blisko, a Zdrojewski będzie musiał swoich, pewnie sam nie będzie dojeżdżał, ale swoich, za przeproszeniem, przyjaciół tam posyłać. Jest to bardzo racjonalne. Otóż kończę ten tekst, znowu cytując pana Artura Łobody, gdy ten tekst zostanie pominięty milczeniem, podobnie jak wszystkie wcześniejsze wezwania do Zdrojewskiego o zaprzestanie przez niego działań niszczących polską kulturę, to będą mieli państwo odpowiedź, czy teza postawiona w tytule jest prawdziwa. Dziękuję bardzo. Yeah.